Okej, jeszcze porozmawiajmy sobie o prowadzeniu rękoma w salcie do tyłu. Ten akurat tutorial jest na bazie problemu, który przerabiałem z Krzychem, także pozdrawiam. Problem był taki, że w samym salcie do tyłu nawyk przy skakaniu wyglądał w ten sposób, że kiedy sobie skakaliśmy, to ręce leciały w ten sposób góra-dół. Jeśli chodzi o takie skoki, bardzo uważajcie na to, żeby w ten sposób nie robić. Czy robicie na przykład tak, że trzymacie sobie ręce ciągle przy sobie, czy na przykład robicie sobie właśnie coś takiego, że bardzo skrócone ruchy robicie, nawet jak robicie sobie wymachy, to one są takie, że praktycznie w ogóle ich nie ma. Dobrym nawykiem do czegoś takiego, do takich skoków, jest złapanie sobie mocnych wymachów albo ósemek. W akrobatyce jak sobie skaczemy, to wyciągamy sobie naszym ruchem dłoniami do góry mocno. Wtedy łapiemy sobie fajną wysokość i dobrze sobie nakręcamy cały skok. W przypadku trikowych elementów, dobrym nawykiem sobie puścić trochę ręce przed tył, tak żeby poczuć, żeby nasze dłonie zaczęło już się bujać w takim łukowatym wejściu. Bo takie coś, taka pierdółka robi nam dobry nawyk, bo jak my potem będziemy wchodzić do salta, to nie będziemy robić czegoś takiego, że skaczemy z podgiętymi rękoma albo skaczemy z rękoma przy ciele i nagle musimy zerwać ruch, tylko spokojnie możemy się rozmachać. Możemy tymi dłoniami robić mocne, koliste ruchy, a kiedy wchodzimy w to salto, to zaciągamy jeszcze mocniej za siebie i wtedy mocno za głowę, co nam da bardzo fajny efekt, co nam da bardzo mocne salto i bardzo pewne wyjście. Uważajcie na takie coś, bo takie pierdółki są bardzo ważne. Musimy pilnować tego wszystkiego, szczególnie właśnie tych małych szczególików, bo jak gdzieś nie dociągamy, gdzieś krzywo łapiemy, gdzieś krzywo wyskakujemy, to potem to się przenosi na triki, bo my z nawyku, jak nie skupimy się, to zrobimy właśnie w tym złym nawykiem, tym wyjściem rękoma w ten sposób, albo tym, że nagle zrywamy ręce od ciała, zamiast ładnie to wszystko rozciągnąć, rozmachać. Także uważajcie na to i pilnujcie sobie tego, jak sobie naskakujecie do salta do tyłu. Starajcie się trzymać albo wyskoki, gdzie wyciągamy sobie ręce do góry, cały czas łapiemy sobie rotację i nagle po prostu zaciągamy za siebie, mocno wyciągając dłoniami, albo po prostu bujacie sobie rękoma przód tył i kiedy sobie naskakujecie, tak samo, mocno wyciągacie w pewnym momencie cały ruch.